A nie boi się pan o swoje życie? Nie rozgląda się pan nerwowo na ulicy? Nie. Dzięki Bogu nie boję się. Wiem, że ci panowie związani z rosyjskimi służbami, ci panowie z rosyjskich służb i z rosyjskiej mafii związani z otoczeniem ministra Macierewicza, nauczyli się chyba już jednej rzeczy. Nauczyli się, że w Rosji mogą bezkarnie zabić dziennikarza, co w sumie dość często robią, natomiast na Ukrainie już nie, bo kiedy kilkanaście lat temu zabili ukraińskiego dziennikarza śledczego Georgija Gongadze, to wybuchł na Ukrainie pierwszy Majdan. Myślę, że Polska nie jest zapóźniona pod względem przywiązania do wolności słowa w stosunku do Ukrainy. Myślę, że nie jesteśmy do tyłu, nie jesteśmy bardziej zapóźnieni niż Ukraińcy i gdyby ktoś zrobił mi krzywdę, to panowie związani z Macierewiczem mieliby wielki kłopot. Z moich źródeł wiem, że oni się boją bardziej. Wiem, że kiedy tylko pojawiły się pierwsze publikacje Radosława Grucy i moje na temat powiązań Macierewicza z mafią rosyjską poprzez pana Kotasa, tak zwanego rosyjskiego łącznika, to przedstawiciele rosyjskiej mafii w Polsce, tak zwanej mafii sołcewskiej, najpotężniejszej rosyjskiej organizacji przestępczej, bo to ona ma związki z Macierewiczem, otóż ci przedstawiciele tej mafii spakowali walizki i od tej pory się nie pokazują w Polsce, bo pokazują się na krótko. Próbują mnie straszyć. Kilka dni temu moja mama dostała list na przykład, skąd znaleźli adres moich rodziców. I w tym liście było napisane, że niejaki pan Robert Szustkowski, związany z sącewską mafią, żąda, żebym mu dał 4 miliony złotych. Twierdzi, że to ma być jakby odszkodowanie za to, że nazwałem go gangsterem w mojej książce, ale ja go nie nazwałem gangsterem, ja tylko zebrałem i opublikowałem fakty dostępne w publikacjach poważnych mediów, w oficjalnych dokumentach, które wykazują jasno, że pan Szustkowski ma wieloletnie i bliskie związki z sącewską mafią. Mówię tutaj o panu Szustkowskim, bo on i jego rodzina kontrolują tak zwaną grupę Radius, to jest konsorcjum firm pozyskujących agresywnie nieruchomości w Warszawie i w Sopocie. Tak się składa, że funkcje prezesa zarządu w tych firmach przez 14 lat pełnił pan Jacek Kotas, któremu Antoni Macierewicz, a dokładnie Służba Kontrwywiadu Wojskowego, kierowana wtedy przez Antoniego Macierewicza, w 2007 roku dała dostęp do tajnych dokumentów polskiej armii. Człowiekowi, który przez kilkanaście lat pracuje, wtedy od 5 lat pracował, bo zaczął w 2002, a mówimy o 2007 roku, człowiekowi, który pracował przez lata na najwyższych funkcjach kierowniczych w spółkach kontrolowanych przez sącewską mafię. To jest, już to powinno wystarczyć do tego, żeby Antoni Macierewicz nigdy więcej nie mógł pełnić żadnej funkcji publicznej. I nie myślę tu nawet o jakimś zakazie, bo jakby wszelkiego rodzaju zakazy, wyroki, osądzenia Antoniego Macierewicza, mam nadzieję, powinno należeć do wymiaru sprawiedliwości lub do komisji śledczej i mam nadzieję, że kiedyś taka komisja śledcza powstanie lub kiedyś prokuratura się tymi powiązaniami Antoniego Macierewicza zajmie. Ale myślę, że dobry obyczaj wymaga, żeby człowiek, który ma tego rodzaju powiązania albo w sposób przekonujący i udokumentowany, bez kłamstw i wykrętów je nam wszystkim wyjaśnił, a jeśli nie jest w stanie, no to dobry obyczaj wymaga, żeby nie pełnił funkcji publicznych. To jest postać demoniczna, fascynująca. Kim jest dla pana Antoni Macierewicz? Nigdy mnie nie fascynował. Myślałem sobie, jest intrygujący, ale jest na pewno więcej ciekawych tematów. Dopiero kiedy w 2015 roku wbrew zapowiedziom wyborczym partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość Antoni Macierewicz został ministrem obrony narodowej, wtedy zainteresowałem się tym jako czysto intelektualnym problemem. Jak to jest, że złamali jedną ze swoich obietnic w sposób kompromitujący po to, żeby dać takie stanowisko komuś, kto jest tak skompromitowany. To jest człowiek, który jest obdarzany, jeśli można tak powiedzieć, największą nieufnością przez polskich wyborców, tak wynika przynajmniej z wielu sondaży. To jest człowiek, który też
czego się nie dotknął, to spowodował katastrofę. Były to katastrofy też bardzo bolesne dla prawicy, kiedy mieliśmy pierwszy skrajnie prawicowy rząd Jana Olszewskiego. Antoni Macierewicz przyczynił się bardzo do upadku tego rządu, kiedy dokonał takiej bardzo nieprofesjonalnej lustracji. Przy okazji skompromitował też ideę lustracji, bo po prostu opublikował nazwiska ludzi winnych i niewinnych na jednej liście. Więc także prawica, także ci, którzy chcieliby Polskę naprawdę zlustrować aż do ostatniego agenta i tak dalej, oni wszyscy powinni się trzymać od Antoniego Macierewicza jak najdalej, a mimo to ciągną za sobą Antoniego Macierewicza, a mimo to boją się go, albo w każdym razie w jakiś sposób go popierają, trzymają. I Antoni Macierewicz, za każdym razem, gdy prawica dochodzi do władzy, to Antoni Macierewicz też dochodzi do władzy i zajmuje coraz wyższe stołki. Zdziwiło mnie to bardzo i zacząłem się zastanawiać, zacząłem szukać odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak się dzieje. Pomyślałem sobie, jak to mówią Amerykanie, kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pomyślałem sobie, może jakiś oligarcha go wspiera, daje mu pieniądze na organizowanie sobie poparcia, zaplecza. I postanowiłem, że sprawdzę, kim jest Macierewicz od strony biznesowej. I poszedłem do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie są dane wszystkich firm. Tam znalazłem firmę Macierewicza Dziedzictwo Polskie, tam znalazłem Fundację Głos. I tak trafiłem na pana Roberta Jerzego Luśnie, wieloletniego, bardzo bliskiego, chwilami najbliższego współpracownika Antoniego Macierewicza przez co najmniej 30 lat, który był byłym płatnym konfidentem SB, powiązanym z Rosją i który tajemniczo w wolnej Polsce z biednego człowieka stał się nagle milionerem. No to klasyczny przedstawiciel układu, z którym rzekomo walczy Antoni Macierewicz. I tak się zaczęło to śledztwo. Tomasz Piątek, czyli człowiek, który Antoniego Macierewicza się nie boi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.